Monika Andrzejczak, dzień dobry. Wzdłuż całego wybrzeża utrzymują się bardzo gęste mgły. Miejscami widzialność jest ograniczona nawet poniżej 100 metrów. Wiatr jest słaby. A nad całym krajem wiszą niskie chmury. Co będzie jutro się działo? Uważajmy też na mgły. Rano z pewnością będą nad zachodnimi regionami. Kiedy się rozproszą, sporo chmur zostanie, ale właśnie na zachodzie Polski czasami te chmury będą się rozrywały i liczymy na przebłyski słońca. Natomiast im dalej na wschód, tym więcej deszczowych chmur. Trochę mocniej popada gdzieniegdzie na krańcach południowych. W pozostałych regionach ten deszcz będzie naprawdę bardzo słaby. Słaby deszcz albo mrzawka. Natomiast wysoko w Karpatach spadnie deszcz ze śniegiem na szczytach Tatr, może nawet sam śnieg. Na termometrach nadal najmniej na Suwalszczyźnie, 4 stopnie. Natomiast wiosna widać jakim szlakiem wchodzi do Polski. Od zachodu tutaj będzie nawet nieco powyżej 12 stopni. W kolejnych dniach cieplej.